Dzisiaj chciałam Wam przedstawić jedną z ciekawszych niszowych marek i zrobi się bardzo mrocznie, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o marce Beaufort London. Zapachy tej marki są uniseksowe, ale zdecydowanie częściej i chętniej po te zapachy sięgają mężczyźni. I w sumie wcale mnie to nie dziwi, bo zapachy tej marki są wyjątkowo specyficzne, bardzo mroczne, ciężkie, gęste, wręcz takie, powiedziałabym, oblepiające ciemnością, jakkolwiek to nie brzmi. I mało kojarzące się z kompozycjami damskimi, co nie znaczy, że kobiety po te zapachy nie sięgają, czy też kobiety nie dają się tym zapachom w jakiś sposób uwieść. Kiedy pierwszy raz miałam okazję zetknąć się z tą marką i powąchałam pierwsze z zapachów, które zaraz tutaj sobie omówimy, to pierwsza osoba, jaka przyszła mi do głowy, to był Adam, mój przyjaciel, który jest frontmanem zespołu Hate i skojarzyło mi się to, że to jest taki zapach właśnie dla takiego gościa jak Adam, czyli dla mężczyzny, który wie, czego chce, który jest artystą, który jest muzykiem, który pasjonuje się jakąś taką mroczną tematyką i gdzieś w tym takim mrocznym świecie siedzi, jest mu tam super dobrze i doskonale się tam odnajduje i w ogóle nie traktuje tego jako jakiś mroczny świat, tylko to jest po prostu jego świat, jest to dla niego coś bardzo naturalnego. I tak mi się skojarzyły te perfumy, że to są perfumy dla artystycznych dusz, które traktują po prostu jakby energię taką całą, która dzieje się na świecie, jako takie coś swojego. I czuję się tak doskonale, po prostu jest taki bezczelnie pewny siebie. I to jest właśnie ta marka. Bezczelnie pewna siebie, marka Beaufort London. Marka zadebiutowała w 2015 roku. Twórcą marki jest Leo Crabtree, pochodzący z rodziny żeglarzów, artystów i psychologów, muzyk, który od wielu lat, właściwie perkusista, który od wielu lat gra w zespole The Prodigy. Ale to nie muzyka stworzyła tło do powstania tych zapachów, a morze i mrok. Sama nazwa marki jest natomiast hołdem dla Francisa Beauforta, czyli dla twórcy słynnej skali siły wiatru. Skalą Beauforta żeglarze posługują się od 1805 roku. W tym samym roku, czyli w 1805, miała też miejsce bitwa morska pod Trafalgarem, w której bohatersko zginął admirał Nelson. I tak też się nazywa pierwszy zapach tej marki i też pierwszy zapach tej marki, który ja poznałam. I 1805 Tonnerre właśnie jest to zapach, o którym ja Wam już mówiłam wielokrotnie, bo jest to zapach wyjątkowy. Jest to też jeden z takich zapachów, od których moja przygoda gdzieś z niszowymi perfumami się zaczynała, czyli muszę powiedzieć, że tak z grubej rury, bo to jest, tak jak już wspominałam, zapach, który ma nawiązywać do bitwy morskiej i nutami, które mają wybrzmiewać z tego flakonu, jest między innymi krew, zapach drewna, zapach soli morskiej, zapach rumu, zapach prochu strzelniczego, cedrowych desek, no po prostu wszystko to, co na tym morzu się znajdowało, rozumiecie, ten statek, na morzu w nim są te beczki z alkoholem, w powietrzu unosi się zapach prochu, zapach wymieszany z zapachem krwi, to wszystko łączy się gdzieś z solą morską, z wiatrem, z tymi takimi zbutwiałymi deskami, w których właśnie leżakuje alkohol, więc absolutnie te wszystkie nuty zapachowe w tym zapachu wybrzmiewają. I to nie jest zapach dla każdego na pewno, natomiast jest to zapach, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Bardzo mroczny, bardzo gęsty, bardzo otulający, długo utrzymujący się na skórze. Tak jak mówiłam, raczej kojarzy mi się ze skórą męską, natomiast parę razy wąchałam go u różnych kobiet i on również pięknie się układał na skórze, ale bez wątpienia jest to dla bardzo silnej kobiety, tak samo dla bardzo silnego mężczyzny zapach, bo ten zapach może Was po prostu zdominować. Kolejny z zapachów, o którym chciałam Wam wspomnieć, bo dzisiaj nie będziemy omawiali wszystkich, ale chciałam się skupić na tych, które ja lubię w tej marce najbardziej, jest zapach Cœur de Noir. Cœur de Noir. Cœur de Noir. Tak? Cœur de Noir. Cœur de Noir. Cœur de Noir. I to, co przyciągnęło mnie w tym zapachu, to jest to, co przyciąga mnie we wszystkich zapachach, w
których występuje nieoczywista wanilia, bo ja jestem ogromną fanką nieoczywistej wanilii. I no to jest właśnie taka bardzo mroczna wanilia. I to jest chyba najmroczniejsza wanilia, jaką ja znam, bo to jest taka wanilia, którą ktoś utopił w bardzo gęstym, lepkim jak smoła atramencie. Tak, to jest ta wanilia. A, i jeszcze ją potem podpalił, bo unosi się wokół niej dym. Jest bardzo taka wędzona. To jest wędzona, atramentowa, przepiękna i oryginalna wanilia. Więc cudowny zapach zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, ale znowu mówię, przez tę swoją właśnie dymność, tą wędzonkę, która tam jest i ten taki mrok, bo nad wszystkimi tymi zapachami unosi się po prostu jakaś taka mroczność nieprawdopodobna, skłania do tego, że wydaje mi się po prostu, że tutaj częściej mężczyźni będą sięgać. Natomiast to jest zapach, do którego ja strasznie lubię wracać. O Jezu, jest taki piękny. I super, jeżeli lubicie właśnie zapachy takie sypiowe, atramentowe, to tutaj to właśnie znajdziecie. Bardzo, bardzo oryginalne połączenie. Ostatni z moich takich ulubionych zapachów w całej tej marce to jest zapach, który w ogóle był jednym z moich takich ulubionych zapachów, którego ja używałam. I używałam go przez czas dłuższy. I to jest zapach Linium Vita, czyli linia życia. I to jest najbardziej delikatny, lekki, i taki najbardziej kobiecy w całym tym zestawieniu zapach, który ma do zaoferowania ta marka, on jest trochę jakby oderwany od całej reszty. Jako jedyny nie ma w sobie tych nut takiej szatańskości, tej smolistości. Natomiast to, co go łączy z resztą tutaj koleżków, przynajmniej z tej pierwszej serii, bo w drugiej serii troszeczkę inaczej te zapachy się rozkładały, ale to zaraz Wam powiem. Więc w tej pierwszej serii takim głównym nurtem właśnie, który łączył wszystkie te zapachy, bez wątpienia było morze i to wszystko, co dookoła morza się działo. Czyli tak jak w tym pierwszym Bitwa na morzu. W tym drugim zapachu, o którym Wam mówiłam, to ten zapach tego atramentu, tej sepi. Raz, że to miał być zapach, który nawiązywał gdzieś do starych map żeglarskich, do książek, które ten twórca Leo Crabtree gdzieś znajdywał w bibliotece ich rodzinnej. Więc to wszystko się łączyło gdzieś z tym. Tutaj to Linium Vita to jest dla mnie takie, ja na to mówiłam, ciasteczko na morzu. No i właśnie, używałam, nie mogę używać od jakiegoś czasu, bo zaczął mnie uczulać ten zapach, ponieważ w nim jest oud. I ja mam alergię, nie na wszystkie oudy, jeszcze nie wyłapałam, na które dokładnie, na które nie, ale na pewno na moje nieszczęście ogromne w tym zapachu ten oud mnie uczula. A to jest zapach przewspaniały, po prostu przewspaniały, bo on jest z jednej strony taki gurmandowy, więc wszyscy ci, którzy takie gurmandowe zapachy, czyli te takie do zjedzenia uwielbiają, a jednocześnie oczekują czegoś więcej, czegoś mniej oczywistego niż po prostu jakaś taka płaska wanilia, czy jakieś takie coś ciasteczkowatego, czy jakaś tam herbata, wiecie, kawa, czyli te takie płaskie zwykle zapachy, które no są fajne, jak się powącha, ale cały dzień w tym chodzić, no, głowa boli, poza tym zwykle wychodzi taka płaszczyzna i kojarzy się to z takim tandetnym mydłem, koniec końców, więc tego tutaj nie ma. To jest takie ciastko magdalenka, kojarzycie te ciastka, takie magdalenki, takie cytrynowe ciasteczko, o, cytrynowa babeczka, cytrynowe ciasteczko, ale takie najwyższej jakości, nie taki barachło, wiecie, jakiegoś sklepu pakowane w plastik, tylko taka świeżo wypieczona babeczka, magdalenka, którą ktoś z sercem całym swoim maślano-cytrusowo-musującym Wam podał po prostu. I wziął ją tak i tak zanim włożył ją do buzi, to tak ją wpierdzielił do słonej wody, a potem obtoczył ją w piasku i zostawił na słońcu. A wszystko to na takim drewnianym, zbutwiałym lekko talerzu. Po prostu mistrzostwo świata. Ten zapach jest przepiękny. To jest taki zapach, który mi się kojarzy z taką rozgrzaną skórą na słońcu, ale jednocześnie z taką słonością, tylko tą słonością, jakby wymieszać słoność egzotyczną z taką słonością Morza Bałtyckiego. No coś naprawdę wybitnego. Ja uwielbiam ten zapach absolutnie. I nawet po wielu latach chętnie do tego zapachu tak na chwilę wracam. Jeszcze się nie odważyłam od czasu, kiedy bardzo silna alergia u mnie wystąpiła, nim spryskać cała, ale podejmowałam takie nieśmiałe próby, żeby właśnie z tej próbki gdzieś tam spryskiwać sobie czy to kartonik, czy troszeczkę rękę. No na razie się boję, bo
Alergia na perfumy to jest ciężka sprawa. I to są takie trzy moje top of the top zapachy. I chciałabym jeszcze wyróżnić z tej takiej jakby nowszej serii. I ta nowsza seria, ona już jest mniej morska. Ona już się bardziej opiera o postaci konkretne. Iron Duke, czyli hołd dla Artura Wellesleya, księcia Wellington. I ten zapach jest taki z potencjałem, ale niewykorzystanym dla mnie do końca. Natomiast on nie jest tak mroczny. I panowie, którzy bardziej od rażenia zapachem cenią sobie zapachy bardziej klasyczne, eleganckie, ale jednocześnie takie mocne, to myślę, że Iron Duke mógłby im się spodobać. Tutaj mamy jeszcze Rake and Ruin, który też jest bardzo, bardzo ciekawym zapachem. Kiedyś na moim Instagramie zapytałam się Was, żebyście mi napisali swoje jakieś takie połączenia zapachów, które chcielibyście gdzieś znaleźć w perfumach. I tam podawaliście mi przeróżne, w ogóle jakieś czasami bardzo dziwne połączenia, ale kilka razy pojawiła się prośba o połączenie, żeby to był zapach zgaszonych papierosów, takich petów po prostu, alkoholu. I tam różnych jakichś innych rzeczy dookoła, ale że te pety i ten alkohol się to miały przewijać. Ja nie wiem w ogóle, co z Wami jest, moi drodzy. Coś z Wami jest chyba nie tak. W każdym razie zapach Break and Ruin jest zapachem właśnie takich petów, zapachem alkoholu, zapachem whisky. No to są po prostu pety w opór. Och, ja wiem, to jak wyobrażacie sobie, że jesteście Charlesem Bukowskim, to tak moglibyście pachnieć. To jest zapach dla typów, co chcą być jak Charles Bukowski. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach jest modnie być Charlesem Bukowskim. Ja nigdy wielką fanką Charlesa Bukowskiego nie byłam, bo zawsze był dla mnie po prostu obleśnym dziadem. Ale jest to zapach, który pewnie fani Charlesa Bukowskiego by pokochali. Ja ten zapach lubię bardzo, natomiast przez te właśnie pety i alkohol wybrzmiewające bardzo mocno, szczególnie na początku, no to nie wymieniłam go w swojej topce, bo jednak to są pety i alkohol. Ale bardzo ciekawy zapach jest to. I chciałam z tej nowszej serii jeszcze wyróżnić zapach, który mi się bardzo podoba, i to jest Terror and Magnificence. I to jest hołd dla takiego typa, co projektował kościoły. Nazywał on się Nicholas Hawksmoor i był nazywany diabelskim architektem, ponieważ on w architekturę kościelną, w te rzeczy, które projektował, wpisywał jakieś takie okultystyczne, mistyczne rzeczy, nawiązania do Egiptu, więc mieszał tam ze sobą gdzieś te takie właśnie wybrzmiewały okultystyczne rzeczy w tych jego projektach i w ogóle był ponoć wolnomularzem, no i gdzieś tam te wszystkie historie wokół tego, więc cała ta diabelskość, która z jego projektów wybrzmiewa, została zawarta tutaj właśnie w tym zapachu i ten zapach jest połączeniem nut, które kojarzą się z religią chrześcijańską i nut, które kojarzą się z Egiptem i z ich świętymi jakimiś takimi maściami, ziołami, więc jest to połączenie po prostu takich świątyń, ale z dwóch różnych światów kompletnie, więc jakby taki, wiecie, coś takiego bardzo niegrzecznego jest w tym zapachu, a jednocześnie takiego uduchowionego, ale w ten taki diabelski sposób, w ten ciemny, mroczny sposób. Więc tak jak mówiłam, cała marka w mroku jest bardzo mocno skąpana. Wszystkie zapachy tej marki znajdziecie w mojej ulubionej perfumerii Lulua i polecam Wam w ogóle przed zakupem zapoznać się najlepiej z tymi zapachami, czyli albo zaopatrzyć się w próbki. Tutaj jak wejdziecie na stronę, to możecie po prostu zamówić próbki tych zapachów, albo przejść się stacjonarnie do sklepu Lulua, który znajdziecie. Jeden jest w Katowicach, drugi jest w Krakowie i tam możecie obwąchać na miejscu. I właśnie apeluję, bo często do mnie piszecie, że chcielibyście pójść do takiej perfumerii, ale się wstydzicie, bo kompletnie Wy się nie znacie na niszowych perfumach. Ja kiedyś też nie wiedziałam nic na temat niszowych perfum. Też kiedyś musiałam pójść pierwszy raz do takiej perfumerii i przekonać się, że nikt mnie tam nie ugryzie. Perfumerie niszowe od perfumerii mainstreamowych odróżnia bardzo, bardzo wiele rzeczy. Ja nie mówię, że perfumery niszowe są lepsze, po prostu odróżnia wiele rzeczy, między innymi rodzaj obsługi, on jest bardziej dyskretny, bardziej nastawiony konkretnie na klienta, więc jeżeli Wy nie macie pojęcia na temat niszowych marek,
Więcej, nie macie pojęcia, co wy lubicie w perfumach i jakie zapachy wam się podobają, bo do tej pory pachnieliście po prostu czymś, co dostawaliście w prezencie pod choinkę od tam, nie wiem, 10 lat jednym i tym samym, to warto jest się przejść w takie miejsce, pogadać chwilę właśnie z osobami pracującymi w takim miejscu. No dziewczyny w Lulua i Olga w Katowicach i dziewczyny w Krakowie, raz, że są niesamowicie sympatycznymi osobami, jakkolwiek to teraz dziwnie nie brzmi, bo słowo zawsze sympatyczne jest takie, wiecie, dziwne, ale to jest szczere serce po prostu moje tutaj wyraża to słowo sympatyczne, są bardzo fajnymi osobami, to do tego mają ogromną wiedzę na temat w ogóle marek zapachowych i tych marek, które mają dostępne u siebie w ofercie, więc czerpcie z ich wiedzy, oni wam zaprezentują na pewno zapachy, które, jeżeli powiecie mniej więcej, co lubicie, albo jakie zapachy wcześniej używaliście, to możecie się od czegoś odbić, może się okaże, że to w ogóle nie jest wasza droga i zakochać się w czymś zupełnie innym. I uwaga, nie musicie nic kupować od razu, możecie przyjść, po prostu powąchać zapachy, kupić jakieś próbki, przespać się z tą decyzją. Perfumy są sprawą raz, że drogą, dwa, taką rzeczą, którą powinniście dobierać dla siebie po to, żeby to potem nosić, a nie po to, żeby wam to stało na półce, więc warto po prostu z takim zapachem troszeczkę pochodzić przy skórze i przekonać się, jak on pachnie, bo każdego dnia troszeczkę inaczej ten zapach może pachnieć. Jeżeli szukacie dla swojego mrocznego mężczyzny wybitnego zapachu, który będzie bardzo oryginalny, a jednocześnie też nie będzie taki jakiś taki strasznie powymyślany, tylko po prostu taki, no wiecie, taka mroczna smoła dla diabła, nie? No to marka Beaufort London będzie tą marką dla was. Panowie, również polecam zwrócić tutaj uwagę swoją właśnie na to, jeżeli szukacie czegoś takiego, wiecie, że tam laseczki was obwąchują na koncercie, jak jesteście, to też, no. Wam dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Pa!